Siema, tu Stetinuma, to jest seria Urbanizacja Polski, czyli seria, w której chodzi o to, żeby maksymalnie osiągnąć rozwój w naszych wszystkich prowincjach na terenie Polski. No i dobra, ostatni odcinek no to był troszkę chaotyczny, bo mieliśmy krucjatę wymierzoną przeciwko mi, więc w tym odcinku chciałbym się troszkę odwdzięczyć na katolikach, a katolicy mają coś, co jest mi potrzebne, czyli Rzym. Rzym, kiedy jest posiadany przez naszą religię jako święty punkt, daje nam zarządzanie plus jeden, ale daje nam też wzrost rozwoju w naszych wszystkich ziemiach zwiększono 10%. No czyli to jest akurat coś, czego potrzebuję. Przy okazji, jak będę miał Rzym, to będę mógł utworzyć tytuł głowy naszej wiary, czyli naszego urbanistycznego papieża. Po prostu. No niestety nie mogę też od razu wypowiedzieć wojny papieżowi, muszę mieć casus belli, ponieważ papież jest za daleko, ale mogę sobie zrobić casus belli po prostu fabrykując roszczenie na Rzymie. Troszkę to pewnie potrwa. Fabrykacja roszczeń jest zwiększona, im dalej jest dana prowincja od nas, jeśli z nami nie graniczy, to też jest troszkę zwiększona ten czas fabrykacji, no ale to nie szkodzi. Poczekamy. W międzyczasie trochę odbuduję swoją armię. Troszkę zobaczę jeszcze, co by tu można było ogarnąć dalej w Polsce. Czy ja mam tutaj pełną kontrolę wszędzie? No mam tak w miarę. Czy ja mam wszystkie prowincje, które są naszym de jure tak zwane? Czyli prawną Polską? Mam wszystkie. Dobra, jeszcze miałem jedną prośbę ostatnio w komentarzach. Prosił mnie tutaj jeden z widzów, żebym pokazał drzewko całej dynastii Piastów od początku. Ups. Dobra, teraz się uda. Drzewko całej dynastii od Siemowita, czyli tego pierwszego władcy, którym graliśmy. No i możemy policzyć pokolenia, które póki co upłynęły. To będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No jesteśmy 9. pokoleniem póki co. Czyli całkiem ładnie. No graliśmy tutaj wcześniej tym Przeburem, Żegotą, kolejnym Przeburem, jakimś Skarbimirem. No nie czytałem aż tak tych imion póki co, jak grałem. Siemomysłem, drugim Siemomysłem, Bończą i teraz jesteśmy drugim Bończą. Potem będziemy grać Henrykiem. I potem znowu jest Bończa, jego najstarszy syn, ale zobaczymy, czy to on odziedziczy tytuł ostatecznie. Dobra, teraz muszę czekać, aż zrobi się tutaj roszczenie na Rzym. No może to nie będzie aż tak długie. Teraz jeszcze mam troszkę więźniów z tej ostatniej krucjaty, których mógłbym zwolnić. 15 nawet. Co ja mogę z nimi zrobić? To mogę ich sprzedać po prostu za złoto. Więc teraz to zrobię. Bo czemu nie? Tak przynajmniej są dla mnie coś warci. Nie ma sensu ich zabijać. Mimo tego, że są w sumie naszymi przeciwnikami religijnymi, to za dużo mi to nie da. Nie potrzebuję punkcików pobożności. Przynajmniej nie teraz. Ale potrzebuję złota. Złota zawsze potrzebuję. No więc dobra, oni są zwolnieni. Mogę tam zwasalizować jakichś dwóch hrabiów ze wschodu, ale nie jest to absolutnie potrzebne. Dobra, mam haka na jakąś księżną. Oni wszyscy akceptują oczywiście moje żądania. No i dobra, mam 800 sztuk złota i nie mam na co tego złota chyba wydać. Teraz tu już mam z 900. Teraz jeszcze ktoś mi zapłaci. Zobaczmy inspirację na dworze. Co tutaj się wyprawia? Dobra, tutaj mamy inspirację. To będzie jakiś dywan ścienny, a 66 za jakąś broń. Dobra, no to te inspiracje są trochę słabe. Zobaczmy. Innowacje. Dobra, już jesteśmy w średniowieczu wysokim, więc teraz będzie mi potrzebna urbanizacja. Czyli nasz poziom rozwoju nie będzie hamowany przed poziomem 55. Poznań ma obecnie 44. Zobaczmy jeszcze moje wojska. Moje wojska nie są najsilniejsze, ale jeśli będzie tego wymagała sytuacja, to mogę sobie zatrudnić jeden z tych zakonów rycerskich, ponieważ będę płynął do Rzymu. Albo szedł do Rzymu, jeszcze zobaczymy. Prawdopodobnie będę głównie płynął. Ile Rzym ma wojska? Panie.
A, ale oni mają 6 tysięcy swojego wojska, ale aktualnie mają 10 tysięcy najemników, więc ci najemnicy prędzej czy później skończą im się kontrakty. Ich najemników wzięli specjalnie na ostatnią krucjatę. Ale jak im się pokończą kontrakty, to już będą mieli troszkę mniej wojska. Też ogólnie nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja swoich najemników zatrudnił. Okej. Okay. Skończyło mi się zawieszenie broni z jakimś królem Marcinem. Czy ja byłem na wojnie z Litwą? Najwyraźniej, mają z nami zawieszenie broni. Coś tam musiało się dziwnego wydarzyć na tej krucjacie. Dobra. Póki co zwiększam zdrowie mojego władcy. No i czekam, aż będę mógł popłynąć do Rzymu. Oczywiście on się cały czas stresuje właściwie wszystkim, co się mu przydarza. Więc teraz pauzuję grę. Nawet jak ma mieć przyjaciółkę, to się tym stresuje. Najwyraźniej. No taka jest zaleta bycia paranoikiem. Wyślę go na polowanie, to może trochę się ogarnie. Dobra, tutaj poznałem sekret jakiegoś majora, który ma kochankę. No i tylko zyskałem prestiż. Okej, jeszcze co mógłbym zrobić? Właśnie sobie uświadomiłem. To, że przejście do kolejnej ery otworzyło mi kolejną możliwą cechę kulturową. Teraz mam 7 możliwych, a mam całkiem sporo prestiżu, więc może mógłbym coś wybrać. W sumie. Coś związanego z terenem na przykład. Coś, co zwiększy mi rozwój. Tylko szczerze powiedziawszy, no na przykład... Czas budowy nie będzie aż tak przydatny. Coś prawdopodobnie związanego z Tyrenem to by musiało być. Okej, właśnie. Kolektywna ziemia. Zwiększenie czasu budowli zwiększono o 20%, ale rozwój zwiększony też o 20%. I zmniejszenie... przyrostu kontroli w naszych prowincjach, no ale rozwój to rozwój, plus 20%. Tak, no to daje po prostu chłopom większą kontrolę nad ziemią. Kolektywna ziemia, po prostu. Możemy powoływać chłopów jako naszych członków dworu. Oni dostaną wtedy cechę chłopski lider. I to zwiększy kontrolę w naszych ziemiach. No ale dobra. A, jeszcze nie mogę tego zrobić. Muszę poczekać 12 lat, ponieważ niedawno... Aha, musi być 50-letnia przerwa pomiędzy wdrażaniem nowych tradycji, więc muszę jeszcze 12 lat odczekać, zanim będę mógł tą kolektywną ziemię zrobić. Ale zrobię ją. Jeśli nie w tym odcinku, to w następnym. Dobra, to oczywiście... Okej, okay. Mój władca chce się z kimś siłować na jakiejś imprezie. Zyska tylko 9 stresu, ale ma bardzo dużo szansy, żeby wygrać, chociaż... Dobra, niech się z nim siłuje. Okej, okay. Wygrał pojedynek z królem... Z królem Anglii. I dostał przydomek silnoręki. No dobra, ciekawe. Ale to dlatego, że ma tą cechę genetyczną, że jest po prostu silny. Jego syn i dziedzic też ma tą cechę. A jego wnuk już ma troszkę mocniejszą cechę. To jest już ten średni poziom robust. A najwyższy poziom tej cechy nazywa się, że jest herkulesowy. Ta postać, ten charakter. Dobra, tutaj wnuk, który jest edukowany, będzie miał teraz edukację naukową, żeby po prostu cisnąć te innowacje. W kwestii budowy to praktycznie już mam wszystko pobudowane, co mógłbym mieć pobudowane. Już nie mogę praktycznie nic nowego wybudować w moich prowincjach. Mogę ewentualnie jeszcze jakieś miasta tutaj gdzieś wcisnąć, a miasta najbardziej mi zwiększą poziom rozwoju. Dobrzyń jest trochę taki zacofany, więc tutaj też wybuduję miasto. No bo miasto ma to budowlę gildii. Tutaj w Gostyninie też powstanie miasto. I dobra, to już mam wszystkie moje pieniądze obecnie wydane. Legnica. Więc w ogóle jak Śląsk wygląda pod względem rozwoju? No tak sobie. Też mają tam miejsca, w których jest 12. Kalisz wygląda całkiem ok, 22, Kraków 25. Ogólnie ziemie naszych wasali teraz już dzięki wybijaniu monet znacznie
się powinny poprawić niedługo pod względem rozwoju. No jeszcze nie dostałem powiadomienia, że moje roszczenie w Rzymie jest posunięte, ale za chwilę powinno być, więc wtedy zobaczymy, jak byśmy mogli wypowiedzieć tę wojnę. King Bończa stanie się moim rywalem, albo wydaje prestiż. Mogę zaakceptować to, że on będzie moim rywalem, on i tak jest w moim rodzie, więc jeśli go wezmę, to tak dołączy do wojny, kiedy będę chciał, więc to nie jest problem. Dobra, teraz musimy ogarnąć inwazję na Rzym. Oczywiście nie mogę już więcej wojsk powołać, mam już maksymalną ilość, a machiny oblężnicze na pewno będą mi potrzebne, ponieważ Rzym ma bardzo duże fortyfikacje. Dobra, to będzie mnie kosztowało 84 sztuki złota. I jakbym teraz miał papieżowi wypowiedzieć wojnę, to on ma 11 tysięcy żołnierzy. Ale on chyba ma też jeszcze jakichś najemników. Zobaczę. 3000 najemników. Dobra, to nie będzie wojna religijna, więc katolicy prawdopodobnie żadni się nie przyłączą dodatkowi do tej wojny. Za to ja będę mógł wezwać jakichś swoich sojuszników. Zobaczę, czy może jeszcze Mamos jest stworzyć jakiegoś sojusznika. Dobra, to jest mój syn, który... Tak, to jest ten syn, który ma zostać królem Węgier, tak? Więc zrobię jakiś sojusz przy okazji, przy jego pomocy. Jaki najlepszy sojusz mógł tutaj uzyskać? Z jakimś Grekiem. 10 tysięcy wojska. Dobra, to będzie jego żona. I to będzie mój sojusznik. Dobra, teraz nie ma na co czekać. Czas wypowiedzieć wojnę papieżowi, tak jak obiecałem, i wprowadzić swojego własnego urbanistycznego papieża. Więc, no, potrzebny mi punkt zbiorczy. Oni prawdopodobnie... tutaj mam troszkę bliżej, w sumie, z tego skrawka, który został na Węgrzech. Więc to się całkiem dobrze składa. Oczywiście potrzebne mi absolutnie wszystko, co posiadam, bo z papieżem nie będzie tak łatwo, on ma też duże fortyfikacje, on też, no, stać go, żeby sobie jeszcze najemników wykupić, więc nie ma innego wyjścia, niż wzywać wszystkich możliwych sojuszników na wojnę. Tutaj jest, to jest ten nowy sojusznik, on ma 10 tysięcy wojska. Jeszcze jest jakiś Halmyros, ale co oni mają? Oni nie mają wojska. Dobra, no to teraz czas wezwać członków naszego rodu. No to oczywiście Ruś Kijowska, o, może być Halicz, Galicja, Wołynia, chyba nawet Białoruś teraz wezwę. Białoruś tutaj nie ma za dużo wojska, ale zawsze to więcej niż jeden, niż zero. Wielka Morawia, 2200, też nie za dużo, ale może być. Dobra, teraz jeszcze członkowie dynastii. Czy ja mam jakichś silnych członków dynastii? Jest jakiś Litwin, no właśnie, król Litwy. Co będzie mnie kosztowało też renomę rodową, ale on ma prawie 7 tysięcy wojska, więc to będzie tego warte. Są też jeszcze Czesi. Czesi nie mają aż tak dużo, ale mogę ich wezwać. No i to są wszystkie moje wojska, które mogę zebrać. Jest ich całkiem sporo, łącznie z tymi sojusznikami. Więc myślę, że damy radę papieżowi. Zwłaszcza jeśli sojusznicy będą na tyle mili, żeby się faktycznie do mnie w bitwie przyłączyć, a nie tylko gdzieś tam tańcować w okolicy i nic nie robić i obserwować z jakiejś rzeczki. Dobra, muszę te 20 tysięcy, prawie 20 tysięcy wojska połączyć w jeden oddział. No i praktycznie od razu wysyłam ich do Rzymu. Chociaż będą... Jeśli wkroczą do Rzymu od tej strony, to dostaną dosyć duże obrażenia przez przejście bezpośrednie przez fortyfikacje wrogie, więc po prostu każę im popłynąć tutaj. Co prawda ten rejs będzie mnie kosztował 1190 złotych monet, ale przeżyję to jakoś. Dobra, to jest wydziedziczony syn, który dostał edukację militarną. Spoko. On mnie za bardzo nie interesuje. Mam jeszcze jakiś w ogóle więźniów, których mogę zwolnić. Więc czemu nie? Akurat teraz ta wojna też mnie będzie trochę kosztować, ale będzie tego warta, ponieważ 10% rozwoju nie chodzi piechotą, więc właściwie chcę wymaksować wszystkie możliwe elementy, które mogą mi ten rozwój pomóc
pomóc zwiększyć. Tutaj są ci Grecy. Tylko oni z jakiegoś powodu chcą się połączyć z moją armią, zamiast od razu atakować papieża. Dobra, tutaj mamy jakiegoś nowego więźnia. To nie ma aż takiego znaczenia. Tutaj się zbierają też moi sojusznicy. W razie jakby papież chciał zaatakować moje ziemię, to oni tam mogą bronić. Przyspieszę teraz grę trochę. Oczywiście. Moja postać się znowu zestresowała i znowu jest jakiś event z tym królem Anglii. No, on jest jego... on jest jego rywalem. Co? I on by chciał po prostu powybijać cały jego ród. Ale ja nie chcę się tym teraz zajmować. Ja mam ważniejsze rzeczy na głowie niż wybijanie jakiegoś tam króla Anglii. Więc... może zrobię to później, ale na razie jestem zajęty podbojem Rzymu. Kurde, 15 tysięcy plus 13 tysięcy. No, papieża jednak stać na najemników. Aha, on jeszcze ma święte zakony, zapomniałem. Kurde, ja zapomniałem swoje święte zakony powołać, więc... tutaj mam 6 tysięcy. Ten zakon jest już zatrudniony. Więc dobra, tam moje wojska mogą sobie na razie jeszcze poczekać. Na wodzie. A w międzyczasie przyślę ten święty zakon. I poczekam, aż przyjdą do mnie Grecy. Z tymi Grekami to powinienem być w stanie pokonać papieża. Ale zobaczymy. Oczywiście nie chcę wydać 300 złotych monet na jakąś biżuterię dla mojej żony, więc... zwłaszcza nie kiedy jestem na wojnie. O, ktoś akurat chce mi 300 zapłacić, żebym się odczepił. Dobra, moi greccy sojusznicy już tutaj są. Więc dobrze byłoby wylądować, tak żeby też od razu nie doszło do bitwy. I gdzie teraz oni są? Aha, oni wylądowali tutaj, gdzie ja. Czy ja pokonam papieża bezpośrednio w bitwie, jeśli go tutaj zaatakuję? Mam nadzieję, że tak, ale obiecać wam tego nie mogę. Dobra, ona niech się uczy zarządzania. Dobra, jak ta bitwa wygląda? No nie, nie wygram tego. Muszę jeszcze... Co ja mogę tutaj zrobić? Muszę sobie kupić najemników chyba po prostu. I póki co wysłać swoje własne wojska do domu, żeby troszkę się odnowiły. Oczywiście do bitwy dołączyli tylko ci greccy sojusznicy, reszta robi nie mam pojęcia co w tym czasie. Ale dobra. Gdzie teraz moje wojska się wycofują? Aha, tutaj do Wenecji. Dobra, no to połączę ich na razie z tym zakonem rycerskim. Może jeszcze wykupię sobie teraz jakichś najemników i zobaczymy. Ten drugi zakon rycerski... Tak, nie mogę zatrudnić dwóch jednocześnie po prostu. Na to wygląda. Jakie papież ma rodzaje wojsk? Papież ma jakichś pruskich łuczników. Ma... okej. Okay. Ma święte zakony i... najemników, których kompozycji nie mogę właściwie dojrzeć. Domyślam się, że jest tam jakaś ciężka kawaleria, lekka kawaleria, więc przydadzą się, myślę, pikinierzy. Ciężka piechota jest właściwie zawsze przydatna, więc dobra. Kupię tu sobie tutaj jeszcze 2000 wojska. I oni się zbierają gdzieś tutaj niedaleko Wenecji. Więc dobra, wyślę wszystkie moje wojska tutaj. Poczekam tym razem, aż dołączą na przykład moi litewscy sojusznicy do mnie. Może tym razem się uda. Papież oczywiście nie musi aż w swoich wojskach rozdzielać, ponieważ wszystkie te papieskie ziemie mają wysoki poziom rozwoju, więc może tam spokojnie sobie czekać 15 tysięcy wojska w jednym miejscu. Niestety. Dobra, tu mieliśmy jakiś event, przez który ktoś trafił do więzienia i zapłaci mi za to 30 sztuk złota. Dobra, na razie rozdzielę te wojska, żeby właśnie nie tracili zapasów, tylko żyli z tej ziemi, na której stoją. No i poczekam, aż Litwini tutaj dołączą. Nie wiem, na najemników też by było dobrze poczekać, żeby już wszyscy zaatakowali jednocześnie, a nie tak jak ostatnio. Dobra, mam tutaj pozycję kanclerza, która się zwolniła.
nie ma to dużego znaczenia, kto teraz do niej na nią wejdzie, ponieważ prestiż nie jest obecnie problemem. Mógłbym nawet zmienić jego zadanie na te stosunki wewnętrzne w państwie, ale nie ma aż takiej potrzeby. Moi wasale obecnie nie chcą się przeciwko mnie buntować. Obecnie nie są takim problemem. Dobra, no to czekam teraz na te wojska, które mają zaraz przyjść z północy i wtedy jeszcze raz spróbujemy z papieżem. Dobra. Już wymaksowałem to drzewko, które zwiększa moje zdrowie. To drzewko związane z religią nie jest konieczne, więc teraz przerzucę się na zarządzanie. Zwiększę po prostu swój przychód i będę centralizację spróbował wziąć. Ona zwiększy mój rozwój w stolicy, czyli w Poznaniu, który już ma no cały czas 44. Dobra, czekamy na najemników. Całkiem sporo tych wojsk się tutaj zbiera. Tutaj mam 30 tysięcy plus kolejne 8 tysięcy plus z północy nadciąga jeszcze z 5 tysięcy. To jest jedyny wybór, który nie zwiększy mojego stresu. Mój władca już i tak jest na skraju kolejnego załamania nerwowego, więc i tak bym musiał go jakoś odstresować. To go nie odstresuje, ale da mu zwiększone... Ale zmniejszy mu przyrost stresu w przyszłości. Mogę też zorganizować ucztę w Poznaniu. W sumie to zorganizuję, bo odbierze mu to 50 punkcików. 50 punkcików stresu. Tylko pewnie się znowu czymś zestresuje na tej imprezie, bo tak już jest. O, akurat nie. Stracił stres. Wyjątkowo. Dobra, no to lecimy do Rzymu. W końcu. Oczywiście spowolnię tutaj grę. O, jeszcze więcej stresu stracił. Dobra. Już teraz wystarczy. Idziemy wszyscy do Rzymu. Połączę oczywiście wojska, żeby mieć do wyboru najlepszego możliwego dowódcę. Kim on będzie? O, ma cechę świętego wojownika, co zwiększy mu przewagę podczas walki z wrogami religijnymi, czyli z katolikami. Więc mam nadzieję, że moi sojusznicy grzecznie tutaj pójdą za mną. No i będziemy musieli znowu walczyć. I jedna bitwa zdecyduje, czy to ma sens, czy będę musiał poczekać, aż rozwinę swoją armię. Ale patrzcie, oczywiście moi sojusznicy stwierdzili, że sobie poczekają na północy, a ja zostałem zaatakowany przez papieskie wojska. No, więc sojusznicy zachowują się tak, jak to sojusznicy zazwyczaj się zachowują na wojnach, czyli po prostu są bezużyteczni. O Boże. O Matko Boska urbanizacyjna. No to chyba ta wojna na razie się nie powiedzie, ponieważ moi sojusznicy postanowili... No, nie wziąć w niej udziału. Strollować mnie. Mogę jeszcze raz spróbować, ale... Nie wiem, czy to ma sens. Wiecie co? Za mocno tutaj próbuję polegać na swoich sojusznikach, więc... Spróbuję podbić Rzym. Ale... Tak, muszę zwiększyć swoją własną armię. A będę w stanie zwiększyć swoją własną armię dopiero po... Czekajcie, gdybym się poddał, to ile bym musiał zapłacić? O kurwa, 3000 złota bym musiał mu zapłacić, więc... No nie chciałbym mu oczywiście płacić 3000 złota. Dobrze by było mieć tutaj jakiś przyczółek, na którym mógłbym chociaż swoje wojska zregenerować. Ale takiego przyczółku nie mam. To jest najbliższy przyczółek, który jest daleko. No ale dobra, wyślę do wojska. Jeszcze na razie się nie poddaję. Pozwolę się moim wojskom zregenerować. Oni już oczywiście umierają z głodu. Bo za duże zgrupowanie tutaj było w jednym miejscu. No ale widzicie. AI sojusznicze w Crusader Kings właśnie tak działa.
że spodziewasz się, że coś zrobią, a oni nagle nieprzewidywalnie robią coś zupełnie innego. Umarł mój syn. Dał mi 60 stresu. Król Bończa to był chyba z Rusi Kijowskiej, nie? Albo i nie. Aha, to był Galicja-Wołynia, więc Galicja-Wołynia teraz jest w posiadaniu jakiegoś Henryka? Aha, Galicja-Wołynia jest teraz w posiadaniu mojego dziedzica. No dobra, to najwyżej oddamy ten tytuł po prostu po śmierci mojego obecnego władcy, no ale tutaj niestety zostałem oszukany przez moich sojuszników. Ogólnie nie mam pewności, tak, czy byśmy tą bitwę wygrali, nawet gdyby oni dołączyli do niej, ale na pewno mielibyśmy większe szanse na zwycięstwo i to znacznie. Bo wtedy nasi przeciwnicy nie mieliby przynajmniej przewagi liczebnej. Dobra, tu muszę rozdzielić swoje wojska. I poczekać, aż oni uzupełnią zapasy, przestaną umierać z głodu. Troszkę się zregenerują, oczywiście moi sojusznicy tutaj przyjdą i będą stali. Po to, żeby te wojska były powyżej tego limitu zaopatrzeniowego, więc tutaj oczywiście moi sojusznicy stwierdzili, że będą stać na tym polu. Tylko po to, żebym przestał regenerować swoje siły. Co jeszcze mogę tutaj zrobić? Jako, że zbliża się sytuacja, w której będę musiał zapłacić 3,5 tysiąca złota jakiemuś papieżowi, no to raczej nie jest dobrym pomysłem, żeby wydawać teraz kolejne 1000 sztuk złota na najemników. Czy ja mogę jeszcze jakiś sojusz tutaj uzyskać? Myślę, że nie. Chociaż tutaj jest król Mikołaj z Czech. Tylko, że ja nie mogę go teraz wydać za mąż, bo on jest z innej krainy zupełnie, więc... Dobra, ostatnie... Zbliża się ostatnie podejście do wojny o Rzym. Przynajmniej w tej, powiedzmy, pierwszej wojnie rzymskiej. Okej. Dostaję tutaj jakiś podarunek. Podarunek się przyda, bo niedługo będę musiał zapłacić reparacje wojenne. No dobra. Niech idą. Może jakoś spróbuję te wojska papieskie rozdzielić, ale zobaczymy, wątpię, żeby się udało. Okej, oczywiście dostaję 60 punktów stresu. To chyba nie był dobry pomysł, żeby wziąć cechę paranoika. Więc ona dosyć słaba. Właśnie pod względem zyskiwania stresu. Dobra, mamy tutaj nową innowację, która zwiększa po prostu mój prestiż o 5%. Nie ma to dużego znaczenia. Ogólnie, wiecie, ja ten Rzym prędzej czy później podbiję, tylko po prostu nie w trakcie tej wojny najwyraźniej. No ale ogólnie poleganie zbyt mocne na swoich sojusznikach w Crusader Kings to jest błąd, jak widzicie, bo ci sojusznicy po prostu przemieszczają się zupełnie nieprzewidywalnie. Dobra, teraz spróbuję odblokować centralizację oczywiście, żeby zwiększyć swój rozwój. Tu już wyślę swoje wojska trochę naprzód. Ale teraz moi sojusznicy... no ja nie wiem, co oni tutaj robią. Okej, w końcu lądują. W międzyczasie moje wojska już umierają z głodu. Papież nadal ma 30 tysięcy, ja mam 25 tysięcy. No jak to się może skończyć? Spróbuję tym razem oblec zamek papieski. Zobaczymy, jak to się skończy. Czy papież w ogóle zareaguje? Tak, zareaguje. Papież teraz próbuje mnie tutaj zaatakować. Zresztą by nadal próbował, jakbym przemieścił się w góry. Dobra, nie zdążę się przemieścić w góry, ponieważ papież jest szybszy niż ja. Więc przed papieżem nie uciekniesz. No i moi sojusznicy tym razem dołączają, oczywiście spóźnieni. No i dobra, no to oznacza koniec wojny. Muszę papieżowi zapłacić 3,5 tysiąca sztuk złota. Co prawda, złoto nie jest aż tak bardzo teraz potrzebne, ponieważ już maksymalnie, no, wybudowałem to, co mogłem tak właściwie wybudować we wszystkich moich prowincjach. Mam tutaj jeszcze trochę więźniów, których mogę pozwalniać. Aczkolwiek teraz oczywiście zmniejszam tylko w najbliższej perspektywie swoje długi,
a nie zarabiam przy ich pomocy. No dobra, to muszę się poddać. 3,5 tysiąca sztuk złota. Cyk. Proszę bardzo, panie papież. Teraz muszę jeszcze wysłać swoje wojska do jakiejś ziemi, w której będę mógł ich rozwiązać. Obecnie nie mogę ich oczywiście rozwiązać. No muszę po prostu zwiększyć ilość swoich własnych wojsk. I nie polegać aż tak bardzo na sojusznikach, bo sojusznicy są gównowarci, jak to widać w Crusader Kings. Oczywiście już wiedziałem to, tylko myślałem, że... No za każdym razem myślę, że tym razem będzie inaczej, ale za każdym razem jest tak samo z sojusznikami. No dobra, to... Na razie i tak nie mogę żadnej wojny wypowiedzieć. Muszę po prostu trochę poczekać, aż poprawi się moja sytuacja finansowa. Tutaj z królem Galicji Wołyni podpiszę już sojusz. Okej, to jest mój wnuk, który prędzej czy później prawdopodobnie będzie rządził, więc... tak, sprawiedliwość to jest dobra cecha dla niego. Zobaczę jeszcze, czy ten władca ma już kolejne dziecko. Ma dziecko, ale jest to córka. Co prawda córka ma lepsze cechy niż ten syn tutaj. Jest troszkę inteligentniejsza. Ale zobaczymy jeszcze, czy ktoś tam się urodzi. Ogólnie, jakbyśmy mieli kobietę na tronie, to po prostu nasi wasale troszkę mniej nas będą lubić, troszkę mniej nas szanować, jako że jesteśmy kobietą, no bo jesteśmy w średniowieczu, więc lepiej po prostu mieć męskiego dziedzica. Nawet jeśli jego siostry mają więcej statystyk, to ta utrata opinii wśród naszych wasali troszkę jednak może nam mocno utrudnić grę. Dobra, tutaj ktoś chce przyjść na mój dwór, składać mi hołd i tak dalej. Jak wygląda kwestia naszej kultury? Ile ja tu muszę poczekać? Jeszcze. Aha, 1020, no to jeszcze 6 lat. To w sumie niedługo będę mógł to zrobić. Dobra, na szczęście mam takie przychody, że... Zapłacenie papieżowi 3,5 tysiąca sztuk złota aż tak mnie nie zrujnowało. No papież to jednak jest ciężki przeciwnik. I oczywiście stać go na nieskończoną ilość najemników. Okej, mamy tutaj w ogóle, właśnie zauważyłem, że mamy, że ja bezpośrednio posiadam jakąś niemiecką ziemię w Koblenz. Nie wiem skąd się tutaj wzięło, ale to bardzo, to w sumie bardzo dobrze, bo wiecie co? W kolonii mamy świętą ziemię. A ten cały Koblenz graniczy z kolonią, co znaczy, że mogę mieć zwykły casus belli o wojnę religijną na kolonii. Kolonia oczywiście ma też jakieś specjalne budowle i tak dalej, tylko że one akurat nie są wybudowane. Możemy zbudować tutaj, wydaje mi się, specjalną katedrę i przy okazji mamy też obok ten Akwizgram. Oczywiście on teraz się trochę inaczej nazywa, bo jest pod posiadaniem kultury francuskiej, ale to jest Akwizgram i mamy tutaj też specjalną budowlę. Co prawda rozwój mnie tutaj aż tak nie interesuje, ale te budowle dostarczają dużo pieniędzy. Więc dobra, jak przestanę już być finansowo zrujnowany, to spróbuję podbić kolonię. No, kolonia to też jest święty sajt, co prawda ona nie daje mi zwiększenia rozwoju, ale co mi daje kolonia? Okej, plus 5 progresów fascynacji kulturowej, czyli po prostu w moich technologiach. To też jest całkiem dobre. Ktoś mnie wzywa na pojedynek, tak? Tylko, że ten ktoś jest silniejszy ode mnie, więc... No, po prostu każę moim strażnikom go wyprowadzić. Przy okazji ten Koblenz tutaj mi nie jest potrzebny jako moja bezpośrednia ziemia, więc oddam to jakiemuś możnowładcy z mojej własnej kultury. I tym razem podbijemy... Znaczy, spróbujemy podbić kolonię, bo... Widzieliście przed chwilą, jak to się miało w Rzymie. Ale tutaj ci Frankowie... Znaczy, w sumie to jest Lotaryngia. Są słabsi od papieża i nie są tak bogaci. I oni mają, znaczy, tylko... No, 10 tysięcy wojska. Ale ja mam 20. Myślę, że powinienem być w stanie jednak przejąć jedną prowincję od nich. Okej.
To wybiorę jedyną opcję, która mnie nie zestresowała jeszcze bardziej. I zobaczmy teraz. Jeszcze właśnie. Ciekawi mnie, jak wyglądają siłowo ich sojusznicy. Nie wyglądają tak źle. No i mogę po prostu użyć standardowego casus belli na nich. Wojny religijnej. Dobra. Nie ma na co czekać. Czy ja powinienem wzywać sojuszników? Oczywiście po tym, co się ostatnio wydarzyło, nie jestem zbyt przekonany o ich skuteczności, ale wezwę ich, ponieważ jest to darmowe. Zwłaszcza w przypadku mojego domu. Wezwę też tego całego Greka. Kosztuje mnie to tylko 150 prestiżu, a mam 12 tysięcy. W międzyczasie moje własne wojska już tutaj będą działać. To jest też tak w razie czego, jakby oni jeszcze mieli ci lotaryngowie, czy jak się to w ogóle mówi, lotarianie, lotaryngowie, no Niemcy, Francuzi, którzy tutaj mieszkają, mieli wezwać jeszcze więcej swoich sojuszników, no jest takie ryzyko, albo jakby mieli sami sobie też wykupić jakichś najemników, to w razie czego wzywam już moich sojuszników. I są dwa zamki w kolonii, oba będą musiały być podbite, ale to nie będzie problem. Ogólnie to też mam 9 prowincji z 10 maksymalnych, więc mógłbym tak naprawdę jedną świątynię tutaj odebrać komuś. I oni się zgodzą. Na przykład w Gnieźnie odebrać, ale zobaczmy. Prawdopodobnie najlepsza świątynia, jaką bym mógł mieć, jest w okolicach Poznania. Chociaż Gniezno ma 36 punktów rozwoju i daje dużo pieniędzy, więc dobra. Odbiorę temu biskupowi świątynię w środzie. No i ta świątynia sama z siebie daje 6 sztuk złota z tych budowli, plus to wszystko jest jeszcze zwiększane przez mój skill zarządzania i mój rozwój miejscowy, więc dobra. Ja tutaj się będę zajmował oblężeniem, które zajmie 3 miesiące. A w międzyczasie moi sojusznicy powinni tutaj już przejść na zachód i chociażby zacząć rozpraszać moich przeciwników na miejscu. Myślałem, że oblężenie będzie krótsze, że oni tutaj mają troszkę lepsze fortyfikacje, ale niestety, oczywiście, no, mój władca już w międzyczasie ma prawie że wymaksowany stres, jak to bywa, z paranoikami, więc co ja mogę teraz zrobić, żeby go ogarnąć? To nic. Aha, ja jestem w armii. To w sumie wiele wyjaśnia, dlatego nie mogę nic zrobić. Więc mój władca teraz wraca do domu i próbuje go jakoś ogarnąć pójściem na polowanie. Okej, 20 tysięcy, prawie 20 tysięcy wojska czali się, żeby mnie tutaj zaatakować. Okej, obecnie to jest mój najlepszy dowódca, 24 punkty skilla. Jeśli będą atakować przechodząc przez rzekę, to w sumie sobie z nimi poradzę. Jeśli nie... O, dostałem 300 sztuk złota z polowania. Za zabicie jakiejś potężnej zwierzyny najwyraźniej. Ale nie, oni nie będą tak silni jak papież, wydaje mi się, więc... Dobra, oni mnie tu zaatakują i pokazuje mi, że mam przewagę nad nimi. Zobaczmy, czy to faktycznie jest tak, że mam przewagę. Oj... Tak ledwo przesuwa się pasek zwycięstwa na ich stronę. Ale jest 3000 sojuszników, którzy mają jeszcze szansę tutaj dołączyć, więc zobaczymy. Dobra, oczywiście gra każe mi wejść na mój dwór. Nie to, że jestem zajęty czy coś, ale okej. Okay, sprawdzę tutaj, czy ja mogę się odstresować chociażby tymi decyzjami. Dobra, tutaj wezmę sobie kota. Mogę sobie wykupić informatorów na dworze, co zwiększy moją odporność na morderstwa de facto. Ale zapłacę tylko 50, żeby dowiedzieć się o czymś w sekrecie. Dobra, no... Bitwa jest dosyć wyrównana, ale jednak niestety troszkę bardziej przechodzi na korzyść moich przeciwników. Mogę za 10 miesięcy dopiero powołać tutaj jakieś dodatkowe wojska, więc to się niestety nie sprawdzi. Wszystko w rękach moich sojuszników znowu. Niestety. Czy oni zdążą tutaj dojść? Kurwa! Patrzcie! Oni zamiast mnie wspomóc w bitwie zaczynają sobie randomowo oblegać ten zamek. No nie wierzę w to, co widzę.
No nic, tutaj przynajmniej mam szansę się przegrupować po przegranej bitwie, ponieważ mam trochę ziemi, która jest zaraz przy granicy mojego celu wojny, więc myślę, że tutaj jednak nie przegram tej wojny. Tak dla pewności tylko sprawdzę. Ile bym musiał zapłacić, gdybym przegrał tą wojnę? 2400 praktycznie. Dobra, no, nie zamierzam tej wojny przegrywać w takim razie. Jak wygląda mój rozwój w Poznaniu? 45, Łęczyca 31 i Kraków 27. Dobra, na razie będę rozwijał Kraków. I tutaj te wojska najpierw rozdzielę. Sorry, musiałem zrobić szybkie cięcie, więc tak jak powiedziałem, tutaj teraz rozdzielam te wojska, żeby były w stanie się zregenerować. No już te prowincje tutaj mogą maksymalnie, no niecałe, albo nieco ponad 6 tysięcy ich trzymać, zanim zaczną im się kończyć zapasy, więc teraz ich tutaj ładnie porozdzielam i odczekam trochę, aż te wojska się troszkę odnowią. No i aż moi sojusznicy ze wschodu zaczną się tutaj też poruszać. Oczywiście, jak już wiecie, nie pokładam w nich zbyt dużej nadziei, ale zawsze lepsze to niż nic, więc po prostu chwilę tutaj teraz muszę odczekać. Ups. Oczywiście moi sojusznicy, którzy zaczęli bitwę przed chwilą na Bliskiej Północy, właśnie ją przegrali, więc zobaczymy teraz, na ile nasz przeciwnik będzie tutaj mocny, żeby... No... O właśnie, na to czekałem, aż on przyjdzie wypowiedzieć mi tutaj wojnę. Znaczy, bitwę wytoczyć. Sorry. No właśnie, ile ja tutaj mam tych wojsk? Za mało. Oni tutaj z jakiegoś powodu mają minimalną przewagę nade mną. No i przy okazji mam oczywiście kolejne załamanie nerwowe, ponieważ mój władca jest paranoikiem, którego wszystko stresuje. Dobra, no będzie się musiał odciąć od ludzi. Niestety ta ziemia, wydaje mi się, tutaj jest za mała, żeby być w stanie odpowiednio te wojska odnowić, że tak to ujmę, więc będę musiał ich po tej bitwie cofnąć do tej głównej Polski, tutaj zrobić przegrupowanie, może też wziąć jakiś zakon, właśnie, zakon rycerski, którym by mi się przydał w tej wojnie. I wtedy będę mógł na spokojnie wejść do kolonii. Też przy okazji moi sojusznicy może troszkę moich przeciwników tutaj rozproszą. Oczywiście nie ma na co liczyć, ale może coś tam przynajmniej spróbuję zrobić, więc przegrupuję moje siły. Zrekrutuję zakon rycerski, może jakichś najemników. I tym razem uda mi się podbić kolonię, zobaczycie. Ale no, zrobię to w następnym odcinku, więc tymczasem, no, widzieliście, to był troszkę odcinek, w którym się tiltowałem, ale następny będzie lepiej, obiecuję wam. Dziękuję wam też za oglądanie, za zostawiane komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku.